serdecznie wszystkich naszych zaproszonych gości, a dzisiejszy dzień jest szczególny dla nas, dla Muzeum Zamkowego, albowiem mamy obecne, nie, i będziemy mieć zaszczyt tą wystawę szopki, tradycyjnej szopki bożonarodzeniowej otworzyć jako setną wystawę na Zamku w Będzie. A tak pięknie się składa, że w ubiegłym roku obchodziliśmy 35-lecie istnienia naszego muzeum i można przyjąć, że ta wystawa tematyką wpisuje się jeszcze w ubiegły rok, ponieważ dotyczy się Bożego Narodzenia. Zatem zapraszam do braw, bo jest to wyjątkowa chwila. Setna wystawa. Mam nadzieję, że dożyjemy kolejnych 100 wspaniałych wystaw. Drodzy mili, dzisiaj otwieramy wystawę szopki bożonarodzeniowej, tradycyjnej. Szopka betlejemska to symbol miłości, radości, świętowania, które liczy ta tradycja szopki bożonarodzeniowej 700 lat. Bo jeśli przyjmiemy, że właśnie święty Franciszek z Asyżu zapoczątkował tą piękną tradycję, zapraszając żywych ludzi do uczestniczenia właśnie w tym misterium Bożego Narodzenia. I wiemy, że to właśnie on zaprosił do szopki również zwierzęta. Osła i woła. Osioł to, jak wiemy, symbol upartości, ale też dążenia do celu. A woł symbolizuje pracę, ciężką pracę. I właśnie te zwierzęta przez tyle setek lat zmierzają z nami wszystkimi ludźmi, bo ludzi w szopce symbolizują pasterze, czy królowie i wszyscy adorują dzieciątko, kłaniają mu się. Jest to największe misterium bożonarodzeniowe. Dzisiaj na naszej wystawie będzie 53 prace do obejrzenia i nagrodzenia, ale zanim to wysłuchajmy naszych młodych tutaj artystów w dalszej części koncertu bożonarodzeniowego. Thank you.
Szkoły pierwszego stopnia, Szkoły Muzycznej z Owasławic, która to u pana dyrektora w Borowce Łuszewskiej, Tomasza Gokula, no, uzyskała ogromnie wielkie zainteresowanie i mamy też taką nadzieję, jako tu moja instytucja się wypowie, że już zaprosiliśmy ich do współpracy w tym roku. Zatem gorące brawa dla młodych wykonawców. Również gorące brawa dla nauczycieli, którzy włożyli mnóstwo pracy, żeby przygotować ten występ. Ja widziałam ten występ w całej krasie i okazało się prawie godzinny u pana dyrektora Gurgula w Szkole Pałacowszewskiej. Wierzcie, bardzo, bardzo świetnie się zapowiadają. Ale podziękujmy nauczycielom, pani Alecie Kani, panu Marcinowi Knatów i panu Dariuszowi Słoszowskiemu. Technicznej takiej przerwy młodzież nam się pokłoni i podejdzie, a my już będziemy kontynuować dalszą część dzisiejszego spotkania.